Cześć kochani, to ja Wojtek Pietraszek, kanał Rock Day. Pokazuję wam dzisiaj marcowy Top Gitar. Wszystkich z góry przepraszam od razu, będzie to krótki filmik, który dość szybko zrobię, bo wiem, że on będzie i tak wstawiony z opóźnieniem, będzie wstawiony w kwietniu, więc to akurat też wszystkich przepraszam, że nie był w marcu, pokazany. Soreczki. Dobra, jedziemy od początku. Jak tutaj wszystko to wygląda? No mamy tak, okładka wspaniała, reklama oczywiście na każdej stronie, prawie że co druga strona. Schecter Tech 21, to już się przewija dużo razy ten efekt. Skupimy się tylko tak pokrótce. Reklama Mess, PUA, Valve King, sukcesor, tutaj jakiś. Nowe kombinacje są tutaj w tych kombiaczkach małych. Trzeba byłoby sobie jeszcze je obczaić. Valve King, czy jak tam jak zwał. Dobra, tu mamy cyk. Co tutaj pokrótce. Będę mówić tylko takie bardziej ciekawsze rzeczy. No to oczywiście są jakieś właśnie ten Wach Bar. Tak oni tutaj, tak się nazywa ten dział, takie krótkie informacje o sprzętach, o nowościach. Tutaj mamy Kord wypuścił Matthew Bellany Signature, czyli to jest gitarzysta z Muse. Jeśli ktoś lubi ten zespół, to niech sobie obada. Tutaj mamy cóż jeszcze za nowości. Epiphone Limalia Signature EP Custom. No tutaj no to wiadomo, to tych sygnowanych gitar to troszeczkę o nich i tak robią, bo muszą. Ciekawa rzecz, Seymour Duncan Wise Grip Compressor. Fajny kompresor, w którym dodatkowo możemy, jest gałka blend, gdzie możemy miksować sygnał skompresowany z nieskompresowanych. Ciekawa opcja, to trzeba było sobie obadać. Co tutaj następnego, proszę Państwa. Warszawska wystawa fotografii koncertowej w Progresja Cafe, trzecia warszawska wystawa fotografii. Nie wiedziałem o tym. Ciekawa rzecz, myślę, że warto byłoby sobie zobaczyć. Może siebie znajdziemy tam, ale raczej pewnie nie, na dużych koncertach pewnie nie za bardzo. 50 lat PUA Electronics. To taki duży artykuł poświęcony właśnie głównie sprzętom PUA. No jeśli nie wiecie, PUA też robi gitary. Devin Townsend na przykład gra na gitarze firmy PUA. Przynajmniej tam jedną z jego gitar. O, sprzęt PUA. To jest taki, można powiedzieć, poglądowy artykuł. No tutaj chłopaczki to, chłopaki Ryan Sitkowski, to gdzie oni są? Nie oni, tutaj ci są dwaj, to są z Asking Alexandra, tak? A te goście Motionless in White. No akurat nie znam zespołu. No ale to wiadomo, to jest dla nich reklama. Tutaj mamy, a takie to tutaj dużo bajerów. Dużo bajerów, dużo mówią. Michał Czachowski, no jeśli ktoś zna gościa, to też na pewno się parę rzeczy ciekawych o nim dowie. Ja akurat nie znam, ale chętnie przestudiuję dokładniej. Reklama pan Hetfield tutaj w pierwszym. Zespół Arena z Wielkiej Brytanii nagrał kolejną płytę, tak? Pracę nad nowym albumem. Wrow, czyli nagrywają. Wrow pracę. Nowa płyta Decapitated. Kochani. Moi, no parę foteczek zrobili, no tak na czarnym tle. Nowa płyta, jeśli ktoś nie obadał, może sobie zobaczyć Blood Mantra. Jeśli ktoś lubi Decapitated, to niech sobie obczai. Piotr Luczyk z Katu, Kat. Druga część wywiadu z Piotrem Luczykiem, więc musicie sobie, jeśli ktoś ma pierwszy, to niech sobie zobaczy następną. Dobra, tu obczajamy, to obczajamy. Reklam dużo jest. 20 płyt, które zmieniły oblicze rocka. Jak oni piszą, że 20 płyt kamieni milowych w rozwoju szeroko pojętej muzyki rockowej. Szeroko pojętej, no właśnie, bo jeśli tutaj na przykład mamy Elvisa, czy mamy na przykład Hendrix, Bob Dylan, no pewnie no...
ile osób, tyle można takich wyborów postawić, prawda? Więc sobie możecie też to przejść. No 20 płyt, no jest tutaj płyta Korn, album Korn, Nine Inch Nails, The Downward Spiral, Metallica, album Black Album, jest Nirvana, Nevermind na przykład, Radiohead, In Rainbows. To tutaj 2007 rok, więc dosyć młoda płyta, więc generalnie zastanawiam się, skąd się wziął wybór tej płyty z 2007 roku, chyba że się pomylili, ale nie wiem. Sprzęt bluesowy, no do grania bluesa, no generalnie jakby reklama sponsorowana, salony muzyczne Riff prezentują, co mają do sprzedania dla początkujących, średnio zaawansowanych i zaawansowanych, jeśli chodzi o gatunek blues. Tu z kolei znowu jest następna reklama, top sellery z rock'n'rolla. Ciekawy artykuł, Dr. A. Amp, obwód drukowany. Tutaj właśnie, tu akurat trzeba przyznać, że są bardzo ciekawe artykuły właśnie odnośnie elektroniki, lutowania, takich rzeczy, jak już tam wcześniej widzieliście. Pokazywałem kilka takich artykułów, które są systematycznie drukowane. Odnośnie właśnie różnego lutowania, obchodzenia się z lutami, jak to jest podłączone, więc to akurat warto, myślę, że to jest taki must read każdego, kto generalnie coś się zajmuje sprzętem, coś tam kombinuje, skrobie u siebie w domu. Tutaj nam jakieś nowe kable, ale to są jakieś high-end, więc egzotyczne gitary vintage, znowu kolejna reklama, więc generalnie reklama, tutaj Epiphone White Cut Wine Red Limited Edition. Cena 1699. No taki, jeśli ktoś lubi takie gitary hollow body z takim śmiesznym mostkiem, z taką walchą i w ogóle ten kształt, ten styl, no to niech sobie obczaja. Mam jeszcze dwa inne kolory. Hejka, sorry, że przeszkadzam. Jeśli uważasz, że lekcje, które robię na YouTubie, są fajne, to może zechcesz zapisać się na lekcję gry przez Skype. Jeśli chcesz kupić książkę, którą napisałem o motywacji, gdzie mówię właśnie dużo rzeczy o motywacji, o tym, jak pokonać lenistwo, jak przygotowywać się do ćwiczeń, jaki harmonogram ćwiczeń i tak dalej, to możesz zakupić tą książkę. No i jeszcze oczywiście, jeśli chcesz kupić sprzęt, a nie wiesz też, czego chcesz tak naprawdę, co dokładnie, nie wiesz, co wybrać, to też do mnie napisz. Jako że prowadzę sklep muzyczny, to po prostu chętnie doradzę i sprzedam fajny sprzęt, fajnie brzmiący. Zapraszam i sorry, wracaj z powrotem do oglądania papatki. Hüfner HM88. No od razu mówię, cena 7500 z futerałem, więc generalnie gitara klasyczna za 7500. Nie wiem kto, na pewno tylko dziani ludzie się zastanawiali na taką gitarę. Ja pomijam. Korg Pitch Black Pro 349 zł. To jest oczywiście cena taka mniej więcej. Fajny, bardzo fajny tuner. Jest to, można powiedzieć, następca albo po prostu wersja rakowa tej serii Pitch Black, tego serii kostek podłogowych, czyli Stompboxów. Fajny sprzęt. Chętnie bym go przetestował osobiście. Piszą tutaj, że bez problemu sobie można nastroić gitary 9-strunowe, basy 6-strunowe, więc generalnie myślę, że jeśli któreś strojki zawodzą nas w strojeniu tych niskich dźwięków, to ten być może sobie poradzi. Trzeba byłoby sprawdzić, przetestować, bo ja tak z grubej rury to nie chcę wam tutaj mówić, czy na bank on będzie tutaj dobrze działać. No mamy tutaj jakieś rodzaje wyświetlania. Na pewno można tutaj coś modyfikować, parę rzeczy. Ale to już, jeśli ktoś bardziej się zainteresuje. Xotic Wah XW1. No cena 1415. Jak tutaj ten, kto robił ten test, napisane: najbardziej uniwersalny efekt gitarowy typu Wah, z jakim autor miał do czynienia. Butikowa jakość i historyczne konotacje nadają temu efektowi niezwykły wymiar. Historyczne konotacje, Bayer za 1400 zł. Też bym chętnie przetestował, po prostu póki co nie miałem jeszcze okazji. Red Witch, nowy efekt, Lily Boost. Firma Red Witch, jeśli ktoś jeszcze nie zna, to niech sobie obczai. Bardzo dobra firma, dobry sprzęt robi. Lak ukulele, no dobra, lak ukulele, 549 za ukulele.
Teraz co? Mamy top bas. Antonella Mazza. Może ktoś się uznaje, akurat nie znałem, pierwszy raz tutaj poznałem. TIS Electronics, K-Caps, czy K-Caps, nie wiem jak to, K-Caps, czyli kolumny 2x12 cali, 4x10 i 2x10. Jak widzicie, taka stylistyka dosyć fajna i TIS Electronics dosyć zaczyna teraz wychodzić z takim sprzętem bardziej właśnie ze wzmacniaczami, więc to może być ciekawa opcja. Generalnie te kolumny i tak pewnie dosyć drogie są, bo pewnie za taką dwójkę to około 2000, ale myślę, że warto sprawdzić. Steve Harris z Iron Maiden, najlepszym basistą na świecie. Tutaj tak jest przez jaki tutaj magazyn? Przez Metal Hammer wybrany. Tutaj mamy jakieś bajery, tutaj szmery, bajery, reklamy znowu. O, Antonella Mazza, no widzicie. Niebrzydka pani. Ciśnie sobie na basie. Jaki ma różowytki bas tutaj, taki fioletowo-różowy, taki bezblaskowy. Jeśli ktoś się uzna, to niech sobie chętnie przeczyta. Warwick Ladies Bass Camp. No i ona właśnie też występowała, brała udział jako wykładowca z tym, na tym bass campie, więc generalnie dlatego jest oni, z nią ten wywiad jest. Teraz tutaj mamy. TIS Electronics. No tak jak mówiłem, tam kolumny, tutaj znowu headzik BH800. Prosty dosyć. Generalnie wzmacniacz ze stroikiem. Cena 2590, tak oczywiście przybliżona mniej więcej. Tutaj znowu ta funkcja tone print, że mamy te jakby, można zaimportować różne brzmienia różnych wzmacniaczy konkretnych, bardzo zdecydowanych. Więc to też taka opcja dodatkowa w tych wzmacniaczach. Zresztą to już o tym była mowa też. Co tutaj mamy? Redwich Factotum Bass Sub-Octave Drive. Czyli po prostu tu mamy taki dosyć rozbudowany oktawer. 1415, więc generalnie znowu cena dosyć duża, ale firma Redwich naprawdę robi dobry sprzęt. Grałem nieraz właśnie na ich efektach. Godny polecenia. Jeśli ktoś szuka właśnie oktawera do basu, to myślę, że ten Redwich byłby całkiem dobrym sprzętem. No tu znowu ten Exotic. Mamy ten reklama tej kaczki. Def Leppard. No znowu mamy, co tutaj mamy? Kala. Teraz co to jest? Jakiś... Ta gitarka nie ma jakiegoś jednego podstawowego atutu. W tym samym stopniu jest nim jej wygląd. Przyjemność w kontakcie bezpośrednim i brzmienie. No. Mini testy. Co ty mamy? Vox nowy wypuścił. Miniaturowy interfejs gitarowy Vox Unplug. Miniaturowy interfejs gitarowy USB wpinany bezpośrednio do gniazda jack w miejsce kabla. No generalnie no nie głupia opcja. Co prawda tutaj ceny nie widzę, żeby tutaj była cena podana, a ciekaw jestem jaka byłaby. Szymkowiak. Simon Szymkowiak. Tutaj mamy też z nim wywiad. Mało, niezbyt obszerny, no takie no trzy strony. Chociaż to właściwie jest co czytać o gościu. Teraz co? Afex Microphone X. Czyli mikrofon pojemnościowy z interfejsem USB oraz wbudowanymi analogowymi efektami firmy Apex, no, czy Afex. 1289. No troszeczkę jest, ale zaczyna się coś dziać w tej kwestii. No tutaj widzicie, mamy Optical Compressor, Exciter, Big Bottom, później Exciter Amount i Big Bottom Amount. No mamy troszkę tych opcji do zmieniania. Zwykle mikrofon ma jeden przycisk. Tutaj co mamy? Esio Mara 22 Studio M. Czyli to generalnie kompletny zestaw do nagrywania, zawierający wszystkie niezbędne narzędzia i okablowanie. Elementy można kupować również osobno. Cena 950, czyli generalnie można powiedzieć takie mini studio do nagrywania. Też troszkę o tym tutaj piszą. I tutaj do Zooma. To są same końcówki, które będą pasować do Zooma H6. Tak mi się wydaje, żeby pasowały całkiem zacnie. Tak jak tutaj mam Zooma H6 jednego, o, po prostu takie końcówki, które zapewne by pasowały, aczkolwiek nie jestem pewien, czy będą pasować. 589 za sztukę. Zoom, para mikrofonów pojemnościowych w konfiguracji mid-side pozwala utworzyć nagrania
stereofoniczny. Ale trzeba będzie pasować do Zooma H6. Tutaj mi się wydaje, że mają troszeczkę. A może będą pasować. Nie wiem, trudno mi powiedzieć. Nie jest napisane, czy jest kompatybilne. No w każdym razie tutaj mam. Mogę sobie tak podłączyć. No i to właściwie byłoby koniec, więc znowu TC Electronics, ten sam TC Electronic, ten sam znowu wzmacniacz, co był tam wcześniej. Tak więc no, to byłoby tyle, ja zmykam, a wy sobie obczajajcie i popatki, uciekam.